Kicie, chodźcie, kiciulki, zobaczcie, co mam. Kicie. A tam które to? Chodźcie, kicie. Chodźcie. Macie. Macie. Kiciulki. Chodźcie, kicie. Chodźcie, kicie, wszystkie. No. No, jedźcie. A tam co za kot? Ale tam, wiesz, tam są dwa koty. I który tam jeszcze jest? Tak go zachodzi. Z tyłu. Czy to Maciek? Może Maciek śpi w liściach? A ten go zachodzi. Kapitan. Kapitan Żbik. Tak. Maciek tutaj śpi. O, Maciuś sobie wybrał w liściach, a ten dawaj do Maciusia się dobiera. Maciuś, widziałeś? Widziałeś, kapitan? Zbik się do ciebie. E, kiciulek. Co jest z tobą? Pomyliło ci się? Maciuś nie jest gejem. No. Maciuś po prostu lubi liście. Nie, Maciulku? No, ty lubisz w liściach spać, prawda? Kochasz w liściach spać. O, widzicie? Polska złota jesień i nasz Maciulek w liściach leżący. Aż zadowolony. Na dworze, na świeżym powietrzu, jonów ujemnych. Pełno, nie, Maciulku? No. Śpi, Maciuś, śpi. Maciuś kocha liście. Kocha Maciuś liście. Zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie. Nasza jesień. Pan Wojtek zamiótł i dalej zamiata. O. Tutaj zamiata pan Wojtek. No. Idziemy, Maciulku. Maciulku, lecimy. No, Maciulku, Romeo. O, nasze kicie jedzą. Ciurin przyniósł próbki. Konserwa tyrolska. Jakaś tam jeszcze inna. Cześć. Kicie jedzą. A tu kolacja. Oddział numer 3 idzie na kolację. Mają stołówkę na parterze. O, a kto tu się do mnie miżdży? Kto tu chce, żeby go głaskać? Ten, który kiedyś nie lubiał, uciekał. A teraz też już chce. O, zobaczcie, żeby go giziać. Się zrobił jak Julcia. Gizianie. O, tutaj też, tutaj nie za bardzo, tam nie za bardzo. Tutaj tylko po główce, o. O, tutaj on lubi. Nie? Tak, tu pod szyją też pod szyją, koniecznie. Oj, aż wyciąga. Proszę, jak zasmakował w drapaniu.
to teraz wręcz się dopomina drapania. Nie, Romeo? Kiciulku? O, i tu, po szyi. Tak? I gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? No. O. I pogłaskamy trochę Romeo. O. Już zadowolony. Jaki ciulek? No. O. Kotki widać najadły się. Proszę. Maja już się najadła. O, co to za kocur tu jakiś mi miałczy? Dwunożny. Romeo, kiciulek. No, kicie się najadły. To Romeo jeszcze nie jadł? Ha, boi się podejść. Pomaja je jeszcze. Ha, czeka. Ojej, gdzież to idzie nasz kolega? Pielęgniarka wysłała? U nas pielęgniarki nie ma na zmianie. To z innego oddziału, konkretnie z 5. Przyszła, żeby tam zabieg jakiś zrobić. Ale widocznie czegoś brakuje. I wysłała mieszkańca naszego kolegę Mirka, żeby przyniósł coś tam z medykamentów. I tak, i czekamy na kolację. Z oddziału 3 się już pozbierali. Czekają, żartują, śmieją się. Ładny dzisiaj dzień był. Cieplutko, byłem na grzybach. Nazbierałem grzybów. Wiadro i pół reklamówki. I zaniosłem do naszego pana doktora. Z lasu przedzwoniłem, że jestem w lesie na grzybach, że mam grzyby. Czy przyjmie? Wyraził zgodę. No i to. Uspokoiło się, kotki się najadły. Najedzone. Szczęśliwe. Gajowniczka. Najbardziej płochliwa. Proszę, przyszła do mnie. I tutaj jest też gajowniczek. Siedzi sobie na krawężniku. No i tak to. Widać, jeszcze idą z oddziału 3. No tam jest sporo oddział, tam jest 75 osób, z tego 25 chyba leżących, no i 50 chodzących tutaj na posiłki. O, idzie pan Mirek i niesie jakiś statyw. A. Statyw do kroplówki, nie? To będzie ktoś u nas miał kroplóweczkę.
Tak, komuś kroplówkę zaaplikują. No, Miciunin wraca ze stołówki, już poroznosił, porozlewał herbaty. No to znak, że ja też muszę iść, kochani. To na razie, pa. Dobranoc.